W dniach od 17 do 19 czerwca w Szczecinie odbyły się jubileuszowe 50. paralekkoatletyczne Mistrzostwa Polski z udziałem ośmiu zawodników UGS Olimpijczyk z Korzewo, którzy spisali się znakomicie zdobywając osiem medali, jeden złoty, trzy srebrne i cztery brązowe. Daniel Pek zdobył tym razem dwa medale, złoty na dystansie 1500 metrów i srebrny na odcinku 400 metrów. Trzy medale zdobyła Faustyna Kotłowska, dwa srebrne w rzucie i pchnięciu kulą, a brązowy w rzucie oszczepem. Dwa kolejne brązowe medale udało się zdobyć także Damianowi Żołądek w rywalizacji na dystansach 100 i 400 metrów. Ostatni z brązowych krążków wywalczyła sztafeta 4x100 metrów w składzie Daniel Peck, Amadeusz Rajs, Damian Żołądek i Oskar Wilma. Bardzo dobrze spisali się także pozostali zawodnicy Skórzewskiego Klubu. Łukasz Walczak w pchnięciu kulą zajął czwarte miejsce, Robert Hinz wywalczył czwarte miejsce w rzucie dyskiem oraz dwa ósme miejsca w pchnięciu kulą i rzucie oszczepem. Robert Zblewski był tym razem piąty w konkursach rzutu maczugą oraz rzutu dyskiem. Piąte miejsce w biegu na 1500 metrów zdobył Amadeusz Rice, a ósmą lokatę w biegu na 400 metrów wywalczył Oskar Wilma.